Dzień dobry lub też dobry wieczór Państwu, w zależności od tego, kiedy się widzimy. Jednym z kilku rosyjskich samolotów bombowych wykorzystywanych na dużą skalę podczas operacji bojowych nad Ukrainą pozostaje samolot Tu-22M, który ma za sobą dość ciekawą historię, o której dzisiaj kilka słów na pewno padnie, ale głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie nieco inny wątek, chociaż od historii na pewno nie będziemy uciekać. Otóż według doniesień płynących ze strony Brytyjskiego Ministerstwa Obrony Narodowej, a także brytyjskiego wywiadu, które zostały następnie zinterpretowane przez ukraińskich dziennikarzy, Rosjanie, a dokładniej rosyjski personel latający, mają obawiać się wykonywania lotów bojowych nad Morzem Czarnym ze względu na silną ukraińską obronę przeciwlotniczą działającą w tym rejonie. Opowieść z gatunku cały świat boi się potężnej ukraińskiej armii i jej kilku starych samolotów F16. Natomiast została ona zilustrowana dość ciekawym przykładem, a mianowicie uderzeniem rosyjskiego pocisku H22 w statek handlowy MS Aya, który kilka dni temu został Uszkodzony za sprawą samolotów Tu-22M3, które operując nad Morzem Czarnym zaatakowały statek płynący z ładunkiem zboża z Odessy do Egiptu. Na początek kilka słów na temat ładunku. Otóż nie od dziś wiadomo, że Ukraińcy przywiązują bardzo dużą rolę do eksportu swojego zboża, które trafiło także na polskie rynki, gdzie ku zaskoczeniu wszystkich okazało się, że nie spełnia ono standardów unijnego rynku żywnościowego, a ponadto jego pojawienie się wzbudziło prawdziwą wściekłość polskich rolników. To ostatnie nie powinno dziwić, ponieważ sytuacja polskich producentów żywności nie należy i nie należała do najłatwiejszych, a sprowadzenie zboża z Ukrainy dodatkowo utrudniło im życie. Jest to jednak temat na inną rozmowę, w innych okolicznościach i zapewne na innym kanale. Tak czy inaczej głównym bohaterem wypadku związanego z MSA jest samolot Tu-22M3, który... Powstał, który urodził się w okresie zimnej wojny. Nazwa maszyny sugeruje, że jest to po prostu rozwinięcie starszego bombowca Tu-22. I tak też myśleli Amerykanie, którzy podczas rozmów ze Związkiem Radzieckim w ramach deeskalacji zimnej wojny zgodzili się na rozpoczęcie masowej produkcji nowego radzieckiego bombowca zdolnego do przenoszenia broni atomowej, ponieważ spodziewali się, że będzie to po prostu modernizacja istniejącego już wcześniej samolotu Tupolew Tu-22. Okazało się jednak, że Tu-22M to tak naprawdę zupełnie nowa maszyna, w bardzo niewielkim stopniu opierająca się na poprzedniku. Tak naprawdę, bowiem samolot bombowy Tu-22M nosił początkowo oznaczenie fabryczne Tu-26. W sumie w okresie zimnej wojny z linii produkcyjnych na terenie Związku Radzieckiego zjechało co najmniej 497 samolotów seryjnych, które znajdowały się na wyposażeniu radzieckiego lotnictwa, później lotnictwa rosyjskiego, ale kilka maszyn trafiło także w ręce Ukraińców. Już po zakończeniu zimnej wojny i upadku Związku Radzieckiego pojawiły się plany eksportowania samolotów tego typu do Chińskiej Republiki Ludowej, jak również do Indii. Generalnie szanse na wprowadzenie wspomnianych maszyn do służby w lotnictwie chińskim były całkiem spore. Chińczycy zamierzali wprowadzić je do służby pod oznaczeniem H10. Wiadomo także, że co najmniej cztery maszyny znalazły się na wyposażeniu Sił Powietrznych Indii, gdzie do celów patrolowych wykorzystano cztery samoloty Tu-22M. Warto zresztą prześledzić z grubsza też historię wykorzystania samolotów Tu-22M3 podczas działań prowadzonych przeciwko Ukrainie, a robimy to chociażby dlatego, że wiem, że Wy drodzy widzowie lubicie jak w materiale jest dużo mięska, a zatem pierwsze doniesienia na temat wykorzystania samolotów Tu-22M3 przez lotnictwo rosyjskie podczas działań na Ukrainie pojawiły się 15 kwietnia 2022 roku, gdy ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Rosjanie z wykorzystaniem samolotów Tu-22M3 przeprowadzili uderzenia bombowe na Mariupol, gdzie zostały zrzucone bomby FAB-3000M46. Jednym z celów bombardowanych wówczas przez Rosjan były zakłady Azovstal, gdzie do końca broniły się najbardziej fanatyczne oddziały ukraińskie, m.in. jednostka znana jako Batalion czy później pułk Azow. Azowowcy przed rozpoczęciem działań bojowych na Ukrainie w 2022 roku byli przez społeczność międzynarodową bardzo często oskarżani o sympatyzowanie z różnymi zakazanymi ideologiami których nazw nie będę wymieniał. I oskarżenia te zaczęły być stopniowo wycofywane dopiero w trakcie ostatnich kilku miesięcy, gdy przestano traktować azowowców na zachodzie jako sympatyków pewnej bardzo złej ideologii. Tak czy inaczej, kolejnym potwierdzonym przypadkiem wykorzystania samolotów Tu-22. M na Ukrainie były działania prowadzone w maju 2022 roku, gdy zaprezentowano nagrania przedstawiające samoloty Tu-22M3 odpalające pociski H-22, które wykorzystywano do przeprowadzania ataków na różne cele na terytorium ukraińskim. Później były kolejne doniesienia o wykorzystywaniu samolotów Tu-22M z grudnia 2022 roku, gdy jeden z rosyjskich samolotów tego typu z numerem RF 34110 został uszkodzony na skutek działań przeprowadzonych przez ukraińskie drony dalekiego zasięgu w bazie Diagaliewo. Na kolejne informacje o wykorzystaniu samolotów Tu-22M3 trzeba było poczekać do sierpnia 2023 roku, gdy pojawiły się informacje o zniszczeniu kolejnej maszyny tego typu na terenie bazy Solcy w Rosji, gdzie podczas kolejnego ataku dronów doszło do zapalenia się jednego takiego samolotu. Zgodnie z doniesieniami płynącymi z Ukrainy, jeden samolot tego typu został od początku wojny zniszczony, dwa kolejne zostały wyłączone z prowadzenia operacji bojowych, i mowa tutaj o stanie z końca 2023 roku. Jednakże już pod koniec grudnia Rosjanie z wykorzystaniem samolotów Tu-22M3 postanowili zorganizować Ukraińcom Huczne zakończenie starego roku i 29 grudnia 2023 roku przeprowadzili zmasowany atak na cele położone na terytorium Ukrainy, w które wystrzelonych zostało ponad 300 pocisków H22. Wszystkie pociski tego typu, wystrzelone w nocy z 29 na 30 grudnia 2023 roku, zostały wystrzelone na cele ukraińskie z pokładów samolotów Tu-22M3. Wówczas Ukraińcy podkreślali, że samoloty Tu-22M3 atakowały cele, na których według Rosjan na pewno nie było żadnych zestawów przeciwlotniczych Patriot. Warto także wspomnieć o tym, że z owych 300 wystrzelonych pocisków żaden nie został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, można więc zakładać, że wszystkie dotarły do celu. Nie oznaczało to jednak, że samoloty Tu-22M3 nie są niezniszczalne. Wprost przeciwnie. 19 kwietnia doszło do zniszczenia co najmniej jednego samolotu tego typu, który rozbił się niedaleko Stawropola, około 450 km od linii frontu. Ukraińcy ogłosili wówczas, że samolot został zestrzelony przez ukraińską obronę przeciwlotniczą, która zaatakowała go dronem około 300 km od linii frontu. w Tu-22M3 miał zostać poważnie uszkodzony, ale pomimo tego maszyna zdołała dolecieć w okolice Stawropola i tam się rozbiła. W tym miejscu będzie odrobina takiej mojej prywaty. Bo jak po starciu z polskimi myśliwcami we wrześniu 1939 roku niemiecki bombowiec odleciał od miejsca walki na kilkadziesiąt kilometrów i rozbił się po swojej stronie frontu, to to nie było zwycięstwo polskich pilotów, ale gdy chodzi o ukraińską obronę przeciwlotniczą i wojnę z lat 2022. 2024, to polskie media, historycy, badacze są skłonni zaliczyć to wszystko jako sukces Ukraińców, nawet jeśli się dwa rosyjskie gaziki w bazie gdzieś za Uralem zderzą i jeden z nich zostanie zniszczony, to to zapewne był efekt działalności ukraińskich dronów. Tak czy inaczej, zostawmy już ten wątek, bo nie czas i nie miejsce. Natomiast wiadomo, że w sierpniu 2020. Roku. Ukraińcy uszkodzili za pomocą dronów w bazie położonej około 1800 km od linii frontu w rejonie murmańskim dwa samoloty Tu-22M3. No i ostatnia potwierdzona utrata samolotu tego typu w związku z działaniami na Ukrainie miała mieć miejsce 15 sierpnia 2024 roku, gdy rosyjski samolot Tu-22M3 rozbił się i spłonął na terenie obwodu Irkuckiego, jednakże tym razem o dziwo ukraińska obrona przeciwlotnicza nie zgłosiła pretensji do tego wydarzenia, także że prawdopodobnie była to katastrofa. Początkowo Rosjanie wykorzystywali wszystkie swoje samoloty bombowe, nie tylko Tu-22M, głównie do przeprowadzania ataków z użyciem rakiet i pocisków manewrujących, które były odpalane z znad terenów kontrolowanych przez Rosję. Następnie ich maszyny powracały na swoje lotnisko i koniec. Oczywiście podobne działania nie przynosiły zbyt dużych sukcesów. W miarę upływu czasu Rosjanie zaczęli więc kierować bombowce do zrzucania tradycyjnych bomb lotniczych. Obecnie można zauważyć, że Rosjanie ponownie prowadzą działania z dość dużego dystansu, nie zbliżając się do obszarów, nad którymi można Odnotować silniejszą aktywność ukraińskich środków obrony przeciwlotniczej, biernej i aktywnej. Generalnie sytuację tę można tłumaczyć na różne sposoby. Pierwsze wyjaśnienie podawane jest przez ukraińskie media, które co zrozumiałe muszą podnosić morale własnego społeczeństwa, tym bardziej, że zbliża się, a w zasadzie już trwa jesień, a nadchodzi zima, a wraz z nimi, to znaczy z jesienią i zimą, rosyjskie ataki na ukraińską infrastrukturę krytyczną, w tym chociażby na linie energetyczne. Ukraińskie media, w tym portal, Militarnej.ua twierdzą, że Rosjanie boją się potężnej ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Problem polega na tym, że Rosjanie nie boją się ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, bo każda obrona przeciwlotnicza ma swoje mocne i słabe strony, a na pewno słabą stroną ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest jej uzależnienie od dostaw zachodniego sprzętu. Co się tyczy drugiego wyjaśnienia, to jest ono stosunkowo proste. Rosjanie zużywają od samego początku wojny na Ukrainie uzbrojenie, które zostało zbudowane przez Związek Radziecki jeszcze w okresie zimnej wojny. Wyposażenia tego w rosyjskich magazynach jest wciąż bardzo wiele. Jego konserwacja, utrzymanie i przechowywanie pochłaniało całymi latami znaczne środki finansowe. Rosjanie wykorzystują więc okazję do pozbycia się starych środków bojowych, które zostaną zastąpione nowocześniejszym wyposażeniem opracowywanym przez rosyjskie zakłady zbrojeniowe, które po latach posuchy mogą teraz wyciągać od władz rosyjskich pieniądze na nowe pociski oraz inne swoje zabaweczki. Oczywiście niektórzy twierdzą, że w związku z rosyjskim uderzeniem na Ukrainę nałożone zostały sankcje i rosyjski przemysł z powodu tych sankcji pada. Ale smutna prawda jest taka, że obecnie na owych sankcjach dorabia się bardzo wiele firm, które żyją na przykład z pośrednictwa w handlu z Rosją, a są ulokowane na terenie Kazachstanu czy chociażby Chin. Które generalnie, mowa o Chinach, z dużym rozbawieniem obserwują chowoli taniec europejskich polityków, którzy z jednej strony deklarują daleko idącą pomoc dla Ukrainy, z drugiej strony mówią, że Rosja stanowi zagrożenie dla pokoju, a z trzeciej strony rozbrajają własne państwa, wysyłając nowoczesny sprzęt na Ukrainę, gdzie zachodnie czołgi Obsługiwane są przez personel, który ma dość mgliste pojęcie o tym, jak należy z nich korzystać, bo kilkutygodniowe szkolenie nigdy nie da takich efektów jak w przypadku szkolenia trwającego kilka lat, a właśnie takie szkolenia mają za sobą żołnierze zawodowi w państwach NATO. Ale dobra, zostawmy to, bo zaraz znajdą się widzowie, którzy powiedzą, że. O, mało wiesz, w nogach śpisz. Teraz tak, dlaczego ten rosyjski pocisk znalazł się na pokładzie statku handlowego, płynącego pod neutralną banderą, który przewoził transport zboża do Egiptu. I tutaj sprawa jest złożona. Żeby wszystko zrozumieć, to trzeba będzie wyjść troszeczkę poza stricte techniczny opis wydarzenia i zastosowanego sprzętu. Otóż na pokładzie statku handlowego MS Aya znalazł się pocisk przeciwokrętowy H-22, który uderzył w ten statek, ale albo nie miał normalnej głowicy bojowej, albo nie eksplodował, Albo nastąpiło coś jeszcze innego. Inaczej, zapewne z tego statku zostałaby duża plama. Otóż pociski H22, znane także jako AS-4 Kitchen, albo po rosyjsku H22 Burja, czyli Burza, to pociski bardzo stare, ponieważ zostały one opracowane w 1962 roku, a sam pomysł tego, że firma, pod nazwą Raduga, jeszcze wówczas radziecka, ma produkować sprzęt tego typu, pojawił się w latach 50. Pocisk został stworzony w celu zwalczania amerykańskich grup bojowych, złożonych z lotniskowców i innych okrętów, ale później pojawiły się inne odmiany tego pocisku, które posiadały chociażby głowice burzące, aktywne radiolokacyjne systemy naprowadzania. Pojawiła się też odmiana przenosząca głowicę jądrową, głowicę burzącą lub głowicę odłamkową. Ogólny koszt jednego takiego pocisku to około miliona dolarów. Generalnie te pociski były produkowane od 1962 roku do 1988. W sumie, oczywiście oficjalnie, według delikatnych szacunków, wyszło ich około 3000. Przy czym, ile tak naprawdę pocisków tego typu zostało wyprodukowanych, tego na dobrą sprawę nie wiadomo, ale w arsenałach rosyjskim i ukraińskim. Były ich jeszcze do niedawna bardzo duże ilości. Dlaczego obecnie żadnych pocisków H22 nie ma w siłach zbrojnych Ukrainy? No i tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. W 2000 roku, gdy Komornik w postaci Banku Światowego zastanawiał się, czy nie wejść do Kijowa jak do siebie, Ukraina w celu spłacenia choćby części swoich zobowiązań finansowych wobec Rosji, która też nie miała najlepszej sytuacji gospodarczej, przekazała Rosjanom, mowa o Ukrainie, 386 sprawnych pocisków pochodzących z ukraińskich arsenałów. Chodziło o spłacenie chociaż części ukraińskich długów wobec Moskwy. Obecnie część z nich, mowa o tych pociskach, zapewne powróciła na Ukrainę. Tak czy inaczej, są to pociski, które są dość wiekową konstrukcją. Jeszcze w czasach radzieckich mówiło się bardzo dużo o problemach z celnością pocisków tego typu. Według ówczesnych wyliczeń, do skutecznego zniszczenia czy porażenia lotniskowca, nie mówiąc o całej grupie bojowej, która jest zbudowana wokół amerykańskiego lotniskowca, potrzebnych będzie do 9 pocisków, ale problemy z celnością istniały i zaczęto poszukiwać jeszcze w czasach radzieckich następców tych pocisków H-22. Pomimo tego, pociski H-22 do dnia dzisiejszego leżą po rosyjskich magazynach uzbrojenia i nie ma co z nimi zrobić. A skoro tak, to trzeba je zużyć. W niektórych materiałach dziennikarskich publikowanych w polskich mediach pojawiają się głosy, zgodnie z którymi pocisk H-22 jest już dosyć stary i właśnie dlatego pocisk tego typu naprowadził się na cywilny statek handlowy. Tak całą sytuację próbują tłumaczyć niektóre polskie media, i to jest tłumaczenie całkiem logiczne. Natomiast ja poszedłbym tutaj jeszcze dwa kroki dalej i powiedział, że moim skromnym zdaniem wiele wskazuje na to, że Rosjanie podejmują starania, by nikt przy zdrowych zmysłach nie zgodził się na posłanie jakiegokolwiek statku handlowego do rejonu Odessy, żeby te statki zabierały stamtąd jakikolwiek ładunek. Dlaczego? Odpowiedź jest dość oczywista. Rosyjskie ataki, które mają na celu sparaliżowanie ukraińskiej gospodarki. Skoro nie ma prądu, no to nie można zrobić bardzo wielu rzeczy, a skoro nie można zrobić bardzo wielu rzeczy, to nie można pewnych rzeczy produkować i tak dalej Wspominałem już, że w trakcie wojny, kiedy przychodziła zima, kiedy przychodziła jesień, Rosjanie atakowali podczas poprzednich zim. Ukraińskie linie energetyczne. Pamiętam także dosyć dobry moment, kiedy Rosjanie zablokowali dostęp do portu w Odessie. Nieśmiało chciałbym też przypomnieć, jaki się wówczas zrobił dym i co się wówczas działo. I myślę, że to jest dosyć dobre wyjaśnienie całej tej sytuacji, o której dzisiaj Państwu mam nadzieję dosyć szeroko opowiadałem. Zaś na koniec naszego dzisiejszego spotkania jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, atak na statek miał miejsce 11 września. Został ujawniony dopiero w dniu 3 października. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że skoro był to neutralny statek, to władze państwa, w którym jest on zarejestrowany, musiały wszystko sobie z Rosjanami ustalić. I myślę, że ustaliły. A te ustalenia będą dosyć bolesne dla Ukraińców. No cóż, mówi się trudno. Dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Zapraszam Państwa do wspierania kanału, co możecie zrobić na kilka różnych sposobów, za pośrednictwem wirtualnej kawy patronite'a YouTube'a. Jest to dla mnie bardzo istotne, bo pozwala mi na załatwianie różnych pilnych spraw. A czcigodni widzowie, wspierający niczym obsługa techniczna, pozwalają mi rozwijać skrzydła i zrywać się do kolejnego lotu. Ich listę widzicie właśnie na ekranie. Każdy z tych ludzi to taki mój bohater, chociaż nie noszą peleryny. Pozdrawiam serdecznie a zwłaszcza patronów, widzów wspierających i kawoszy, a wszystkich zapraszam na następny materiał, który powinien pojawić się na kanale już niebawem. Trzymajcie się ciepło. Cześć i czołem.